Najpopularniejsza opera na świecie. Jedna z najlepszych polskich śpiewaczek i reżyser o międzynarodowej sławie. Co przyniesie takie połączenie? Jak przebiegnie ostatni dzień przed wielką premierą Traviaty w Warszawskiej Operze Narodowej? Na 24 godziny przed premierą rozpoczyna się próba generalna. Czy wszystko jest już zapięte na ostatni guzik? Panie Krzysiu, sprawdził sygnalizator. Nie czuł, trzeba wchodzić bocznym korytarzem. A to... Dobry wieczór. Nie ma różnicy. Nie, nie, jakaś pani chciałaby to wypracować się do domu. O, proszę, zapraszam. Dziękuję. Bardzo przyjemnie. Mogę wpłynąć gdziekolwiek. Gosiu, pan nie ma butów. Gosia Baczyńska. Reżyser Mariusz Treliński z wyjątkowym spokojem przyjmuje wszystkie niedociągnięcia. Znajdziemy w przerwie, ja to przypomnę, dobra? Dobrze, widać. Widać. Prosimy już na miejsca, zaczynamy. Do walca się ustawmy, kochani, dobrze? Maestro, probably we can start. Probably. Okay. Thank you. Uwaga, idzie dyrygent. Panie Zbyszku, zamykamy panią Oleńkę. Trema jest zawsze. Oby była mobilizująca. Teresa Krasnodębska jest najważniejszą, niewidoczną w trakcie spektaklu osobą. To ona kontroluje w czasie przedstawienia ekipę techniczną, aktorów i tancerzy. Uwaga na kulę do schowania. Uwaga na otworzenie trumny. Zamykamy trumnę. No świetnie. Traviata jest jednym z trudniejszych technicznie spektakli granych w Operze Narodowej. W przedstawieniu jest dużo jednoczesnych manewrów. Otwieramy kurtynkę. Uwaga na zamknięcie kurtynki. Uwaga na szósty ruch wózków do wierzbowej. Uwaga na ekran 69-61 do schowania. Inscenizacja jest nie tylko skomplikowana technicznie, ale także wokalnie. Z jedną z najtrudniejszych partii sopranowych będzie musiała zmierzyć się Aleksandra Kurzak, jedna z najlepszych polskich śpiewaczek i gwiazda najsłynniejszych scen operowych świata. Ciao. No, to był popis. Ale jaki się był popis markowania? Ale jaki? Co? Lud, to się przesunie. Dziękuję. Wszystko idzie dobrze, to zagraża premierze. Czasami nawet specjalnie robimy coś źle na próbie, żeby... Ja nie jestem przesądna, ale... Próba generalna dobiega końca. To jest ten znak, uwaga! Taka robota. Znowu nie udała się próba opuszczenia i podniesienia srebrnej kuli w odpowiednim tempie. Czy uda się jutro? Kurtyna! Do you like, maestro, repeat something from this picture? No. Then we'll be repeating the bow, applause. Uwaga, ustawiamy się do ukłonów, proszę państwa. Ustawiamy się do ukłonów. Wszyscy soliści, proszę, do mnie przychodzą. Soliści do mnie. Baronie. Zapraszamy, tak, do Markezy. Do barona. Klepiemy się po plecach. Proszę bardzo, wisaj. Brawo. In here. Violetta.
Główny choreograf spektaklu Tomasz Wygoda musi z całą obsadą przećwiczyć nawet finałowe ukłony na scenie. Jutro wszystko musi być pod kontrolą. I potem proszę przyjść do mnie pod nie, chwileczkę w tą stronę. Spokojnie, może tak. Mamy wiele. I potem co? Linia? I potem maestro. I think I make so. Nadeszła chwila na ostatnie poprawki i uwagi od reżysera. About her, how to seduce her, how to attack her, how to love her. You lose this freshness and this fear. But it's not my problem because I was thinking that I was playing the freshness, you know, in my way. I was like that, you know, and I was thinking Leia, that it was you were good. Like that. No, we want that. I want you. I love this. Okay, it's passion. A problem of understanding. Strength and passion, and you want to win this game. More electricity between you. It's like, you know, it's about that. And then you fight, and it's like, no! Mm-hmm. You should be angry that she doesn't understand that you love her. Why? I'm 1 year here, always standing. Nie wszystko na próbie poszło bezbłędnie. Jak będzie jutro? Proszę Państwa, strona odwierzchowej musi na Alfreda zareagować. Do tyłu, dlatego że jeśli wy tego nie robicie, wtedy jest mały ruch, a ucieka tam wtedy czwórka solistów, tak? I po prostu nie pomagacie nam przykryć tego wyjścia, dobrze? Jeśli wy robicie ten ruch, to soliści z wami uciekają dalej, kontynuują to głąb kulisy. W przeciwnym razie, jeśli ja tylko widzę tyle, to ja nagle widzę, jak mi soliści uciekają 2 metry do tyłu. I ja nic nie patrzę na scenę, to patrzę, dlaczego mi czwórka solistów ucieka ze sceny, dobra? Patrz. Ty musisz teraz puścić na niżej majtki na biodra i poprosić, żeby ci zszyli ja mam... spodnie. To co ja? No to poprosić, żeby ci jeszcze zszyli, po prostu najnormalniej w świecie. Późnym wieczorem artyści i ekipa techniczna opuszczają teatr. Mają nadzieję, że wszystko jest już gotowe. W dniu premiery nie ma już prób. Artyści i ekipa techniczna mają wolne do popołudnia. Najwcześniej w teatrze zjawiają się tancerze, stremowani pierwszym w życiu występem na deskach opery. Czy zdążą jeszcze coś poprawić? Marta z Anią byłyście za daleka odległość. Ilona Molka stara się pomóc dziewczynom w jednym ze zbiorowych elementów choreografii, który ciągle nie jest równo tańczony. Powstała dziura między wami, tak? Powstała dziura, natomiast tu nastąpiło Ewunia tak. I później już Katra chcąc cię dogonić po kolei, a Jania to już... Edzia mówi, że może dlatego, że ja do tego węża już pędzę, tak? Nie, to jest pierwsze z pierwszego koła. Pierwszy ruch. Raz, dwa, trzy, cztery. I ram, pam, 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 pam. Nie biegnijcie. Początek jest piękny, a później zaczynacie biec. Po co? Coraz widzę jednego i drugiego. Kto pędzi? Nie wiem, no góra. No to ja na pewno pędzę. I raz, dwa, trzy. O, lepiej. Lepiej schodzi teraz. Hop. W tym samym czasie hop. Na scenie ćwiczą tancerze. I w stopy. Czyli jest raz, dwa. Teraz jest bardzo ważne, że obrót jest w górze, stąd, tu, w dole, bo to się miesza. Ma być w górze obrót, teraz idziecie, jest wejście w dół, wejście... Uważaj. Równolegle. Jest coś takiego, że idziecie z solówkami i długo się zatrzymujecie i potem jest pyk. A teraz one się biją lepiej, więc stąd. Dopiero zatrzymanie po wbiciu jest miesząc. Przecież macie to. I dopiero. Zespół techniczny czeka na zakończenie prób. Sami muszą jeszcze raz przećwiczyć bardzo trudne w tym przedstawieniu zmiany scenografii.
Wojtek, jak będziesz gotowy, to wytapiamy obrotówkę. Maciek, folię, tak jak mówiłem, do środka dawajcie. Gdzie jest ta obrotówka? To jest tu, cały obrys. O, tam są sygnalizatory, które sygnalizują, że cała będzie podnosiła się kaseta. To jest wszystko to, co jest, jest na kasecie 23 na 21 metrów. Ona cała wyjedzie do tyłu. Zbigniew Perkowski nadzoruje wszystkie techniczne zmiany, które dzieją się na scenie w trakcie spektaklu. W czasie prób wózki często się psuły. Czy w tym najważniejszym dniu wszystko będzie działało? Pani Aniu, tak? Bo będzie zapadnia szła do góry. Da, idźcie do przodu troszeczkę. Pani Asiu, pani też tutaj przyjdzie. Albo w to, albo to. Będzie pani jechać, no. Jedziemy jedynką do góry. No, próbujcie. No, próbujcie. Powoli, kratownice, powoli, powoli, powoli. Jak u was? A tu, jak u was? Źle? Uważajcie, podniesiemy jeszcze raz. Krzysiek. Dobra, stop, stop. Precyzyjne i szybkie zmiany scenografii ciągle jeszcze przysparzają problemów. Przerwa między aktami nie może trwać za długo, a jednocześnie trzeba sprawdzić umocowania, by nic nie spadło w czasie spektaklu. Możemy? Pojedziemy całym wózkami w tamtą stronę, no, do końca i przejedziemy całym przejazdem w tamtą stronę, zobaczymy jak te, się zachowują te kółka. Czy nowe gumowe kółka w wózkach scenicznych będą robiły mniej hałasu niż stare metalowe? We wszystkich garderobach rozpoczęło się malowanie, zakładanie peruk i kostiumów. Dla Aleksandry Kurzak to ostatnia chwila na skupienie przed występem. Teraz jest ten moment, który kochamy najbardziej. Sztuczne rzęsy. Podstawa makijażu. Naprawdę, to nie żart. Uwielbiam. Bywa, że jest dużo... Co zresztą przy każdej premierze. Jest dużo stresu, każdy walczy o swoje, reżyser o swoje, dyrygent o swoje, śpiewak o swoje. Więc to wszystko polega na tym, żeby jakoś się teraz dobrze rozumieć, dogadać i znaleźć kompromis między wszystkim. Teraz troszeczkę niżej oczko, no wiecie co? Że to jest po prostu dzisiaj, ja nie wiem co to jest. Na szczęście. No poszło drugie. I to jeszcze w gorszym miejscu. No daj, no zobaczcie, no równo na pół. Już pójdę tak trudno. Słuchajcie, jeszcze jedna prośba, bo przed chwilą reżyser dzwonił, nie wiem, ktoś przed reżyserem próbował. Tak, żeby tyłkiem kręcić, jak się zdejmuje sukienkę. Słuchajcie, sukienkę ściągamy. Nie rezygnujemy z tego trzęsienia, czyli pa-pa-pa-pam, tra-ta-ta-ta-tam, zawinięcie, ale nie zawijamy nisko, żeby wypychać tyłek, tylko dotąd aż prosto zejdziemy, tak, żeby... Bo Tomek kazał wam zawijać, właśnie nie macie schodzić tak nisko, zawijać, tylko tra-ta-ta-ta i po prostu bez jakby... Możliwe. A może... Ta nie? Prezentacja, raz. No dobra, teraz już jestem w tym dobra, ale teraz się udało. Jeszcze raz mogę. Musi być bioderka. Nie, ja najpierw wyskakuję do tyłu, tak? I dopiero później wyskakuję do boku, tak? Na dwie godziny przed premierą tancerze ciągle zmagają się z choreografią i przede wszystkim zmianami kostiumów. Pokażę wam nasz kostium. Mamy dosłownie 10 sekund Mamy 10 sekund, żeby zrzucić to wszystko i założyć. Tak, to jest nasz właśnie kostium cały, prawda? Na początku byliśmy troszkę przerażeni, ale oswoiliśmy się już tym. Wygodnie się w tym tańczy? O, ba. No, jak na go. Czasami trzeba coś pozbierać z podłogi, ale nie, żartuj. Nie, no jest tam taka spinka, za kulisami schodzimy i po prostu zdzieramy to wszystko z siebie.
Musimy założyć takie buciki jeszcze. Do tego mamy taki biały łuk. Piękny. I właśnie pozujemy się na takie amorki. No i tam jest spinka. Nie wiem, czy będziecie mogli to zobaczyć. Zaraz szukam solisty. Gdzie jest Andrzej Dober? Pani się orientuje przypadkiem? Nie, tak? W Teatrze Wielkim, Operze Narodowej trwają ostatnie przygotowania do premiery Traviaty w reżyserii Mariusza Trelińskiego. Ekipa techniczna sprawdza maszynerię poruszającą skomplikowaną scenografię. Artyści szykują się już w garderobach. Pozostało tylko 60 minut. Wszyscy artyści powinni być już umalowani i przebrani. I am late. See you later. Na premierę prawie spóźnił się Sebastian Goeze, odtwórca głównej roli męskiej. W tym czasie chór zbiera się na wspólne rozśpiewanie. Gdzie jest Andrzej Dober? Pani się orientuje przypadkiem? Nie, tak? W tym czasie reżyser Mariusz Treliński odwiedza wszystkich solistów w ich garderobach. Jeszcze ma jakieś uwagi? Jasiu, można? Tylko ścisk. Tylko bez kamer. Małgosia, można? Co taka milka smutna? Cóż, to mamy dalej. Andrzej. Teresko, biegnę ciebie uściskać. Dobrze się kadruje. No, to wszystko w porządku. Trzymaj, żeby nie było, dobra. No. Jak od ilu lat? No, całe życie, 10. 10 lat, Sebastian. Całe życie. Sebastian. Very good. Let's go. No tak musi być. To musi to pojaśnić, nieważne, party jest tak, dobra. To i ten drugi. No to będzie. Wczoraj było pięknie, raczej no. Będzie jeszcze bardziej. No pewnie, że będzie, no. Tomek, co? Wszyscy widzą? Wszystko widzą. No jak tam? No będzie dobrze. Kawę bierzemy, jakaś zdążymy? Wiesz co? Teraz mam tyle kawy, że... Sempre Alfredo mam, Alfredo Libiamo. Wszystko mam. Zrobiliście tą kulę, wszystko? Tak, tak, tak. Zdążymy, jest sekunda jeszcze. Chodźcie, kawę jeszcze odkaż coś takiego. Można, ty masz jakieś wrażenie? Nie mam nic przy sobie. Nie mam tego pożyczyć. Ale wy macie pożyczyć? Chciałem, żeby to było kolejne. Dziękuję, dobra. Chyba, że na dół zejdziemy. Tam mamy konto, słusznie. Tam mamy konto, dobra. Tam dyrektorowi sprzedadzą na kredyt. Dobra. Nie, żeśmy zrobili otwory, żeby jak leży, żeby miała czym oddychać. Dobry wieczór Państwu, pięknie się wszystkim kłaniam. Dochodzi godzina 18.45. Zbliża się godzina 18.45. Witam Państwa serdecznie. Możemy zaczynać. Ale czy na pewno? Tak. No, co jest? Prosi, żeby przygotować cokolwiek. Szarą tekturę, czy szarą, no nie szmatę, no. Ale jakąś zasłonkę na tą szóstkę, bo jednak opinie są takie w drugim akcie. Szóstkę, cyfrę, numer kurtyna 6. No, no. Opinie są jednak takie, że bardzo dekoncentruje i po wczorajszym, czyli ale robię, co żeby damy? Ją zasłonić, nie wiem co. A jak mówiłem, że szóstkę trzeba zasłonić, to No bo taki był zamysł, żeby te zaplecze teatru było widoczne, ale dobra. Chyba jednak w tym przypadku trzeba to... Na drugi akt? Tak. To wczoraj nie było tego widać? To dzisiaj dopiero wyszło? Akurat dzisiaj do tego doszli, do wniosku, że trzeba to po prostu zakleić. No. A ile jeszcze do premiery? Pół godzinki.
pół godziny. Chyba 15 minut. Tak? A nawet nie wiem, nie wiem. Nie, no to kawałek, tylko weź wytnij tylko na tyle, żeby była szóstka tylko za chwilę. A weź go odwrotnie przyklej. O, o. Stresik jest. Czekajcie, bo zgubiłam się. Ja będę. A co? No musi być, ale taki pozytywny. Adrenalina. Czy zdejmiemy sukienki i czeraz dolecą? Tam, gdzie mają dolecieć. Wyprasowane. Wyprasowane. Proszę Państwa, godzina 18.55. Jest godzina 18.55. Rozpoczniemy za 10 minut. The performance will be beginning in 10 minutes. Niby proste, a my God. Zespół techniczny, proszę do rozpoczęcia spektaklu. Napędowcy, montażyści, ciągi, mechanicy, tapicerzy, rekwizytorzy. Zapraszam kolegów. Solistów, chór i tancerzy zapraszam na scenę. Zaczynamy, proszę Państwa. Ok, andiamo. We'll be right back.